Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy na 6. koncert z cyklu Cudze słuchacie, swego nie znacie, na kanale YouTube Fundacji Sztuka i Pasja. Dziś zabrzmi muzyka Antoniego Stolpego. Moją rozmówczynią jest Ania Wróbel. Dzień dobry. Solistka w utworze Scena dramatyczna na wiolonczele i kwintet smyczkowy. Tego utworu będziemy właśnie słuchać, zanim jednak on zabrzmi. Posłuchamy też dwóch utworów na chór i zespół smyczkowy, mianowicie O Salutaris Hostia i Credo. Jakbym chciała innymi słowami zapowiedzieć dzisiejszy koncert, to powiedziałabym, że będziemy słuchać muzyki nastolatka. Młodzieżowej. Tak, muzyki młodzieżowej, napisanej przez 15 i 16-latka. Antoni Stolpe uważany był za najbardziej utalentowanego młodego kompozytora po Chopinie. I naprawdę wielka, wielka szkoda, że zmarł mając zaledwie 21 lat, bo też był tak obiecującym twórcą. Zapowiadało się już, że będzie tworzył w jakimś takim nowym, bardziej awangardowym jeszcze stylu. Ale z piękną harmonią, bo awangarda to już tak może się źle kojarzyć. No ja myślę tu o awangardzie drugiej połowy, tak, drugiej połowy XIX wieku. Więc szkoda, że śmierć, i to taka dosyć nieoczekiwana, bo spowodowana może zbyt lekkim ubraniem. A wszystko przez Ryszarda Wagnera. Tak, wszystko przez Ryszarda Wagnera, bo Stolpe poszedł na koncert z jego muzyką i pewnie ubrał się zbyt lekko. Nie wziął tak, rozemocjonowany wyszedł z tego koncertu, nie zapiął płaszczyka, szalika nie założył. No tak my się teraz trochę śmiemy, ale to jest niestety, to doprowadziło do tego, że zapadł na zapalenie płuc, przyjechał do Warszawy, tutaj jeszcze go rodzice leczyli, mama się nim opiekowała i stwierdzili, że trzeba jechać do Merano, bo już potem wdała się gruźlica i żeby tam go jakoś uratować. No i to się niestety nie udało, a miał lat zaledwie 21. Tak. To taka strata bardzo boleśnie odczuta przez całe środowisko, nie tylko przez rodziców. Ojciec Stolpego, Edward, w ogóle załamał się po śmierci syna, ale też jego koledzy szkolni nie mogli się pogodzić ze śmiercią tak utalentowanego kompozytora. To prawda. Ja sobie tak pomyślałam, że może Scena dramatyczna napisana przez nastolatka to była takim bardzo, bardzo przedwczesną wizją tego całego dramatu, który miał się później wydarzyć. Prawdę mówiąc, zawsze, gdy gram ten utwór, to aż przechodzą mnie ciarki. Jest to tak nasycony emocjami wszelkimi. Utwór rozpoczynający się od długiego wstępu zespołu, ale potem jest piękny taki recytatyw wiolonczeli solo, przez którą Stolpe przemawia właśnie może o tych swoich, nie wiem, bolączkach, przemyśleniach 16-letniego, ale jednak bardzo dorosłego człowieka. I ta scena dramatyczna jest faktycznie dramatyczna. Na koniec tam jest taki piękny fragment, gdzie pojawia się, wychodzi tonacja C-dur i tak słońce tam rozświetla nad całą tą właśnie sceną. To jest samiusieńki koniec, taki jakby promyk optymizmu w tym wszystkim, ale sam utwór jest, nie chcę powiedzieć, że mroczny czy ponury, bo jest właśnie dramatyczny i jak na 16-latka, to ten dramatyzm jest taki aż bym powiedziała dziwny, bo jak patrzę na, przypominam sobie czy siebie mającą lat 16, czy kolegów mających moich lat 16, no to nikt takich poważnych przemyśleń nie miał. On musiał być naprawdę niezwykłym człowiekiem, że tak pisał, a nie inaczej. No tak mówią we wspomnieniach o nim jego koledzy, Władysław Żeleński albo Zygmunt Noskowski. Po pierwsze nazywają go geniuszem. A po drugie, piszą, że owszem,
oni sami no, też byli dobrymi kompozytorami, ale Stolpe miał coś, co się w ogóle wymykało. Tak. On pojechał na studia. W ogóle scena dramatyczna była wykonywana w Warszawie. On zrobił takie koncerty monograficzne, podczas których zbierał fundusze na swój wyjazd na studia do Berlina i po drugim koncercie udało się, że zebrał jakąś sumę pieniędzy. I pojechał i rozpoczął studia u Fryderyka Kiela, który w ogóle był oniemiał, jak usłyszał i grę Stolpego na fortepianie i jego kompozycję. Powiedział, że Niemcy mają rozum, Francuzi mają wdzięk, a Polak ma jedno i drugie. I to jest w zasadzie najlepsze podsumowanie, oprócz tego, że był geniuszem, to jest najlepsze podsumowanie muzyki Antoniego Stolpego. A mamy co odkrywać z twórczości tego geniusza, no jednak można powiedzieć zapomnianego, bo pozostawił po sobie około 60 kompozycji. Więc w tym koncercie 3 na zachętę. Tak. A cała reszta jeszcze czeka, aby. No już kilka też było wykonywanych, także. Ale część jest właśnie gdzieś zaginęła. Czy Stolpe właśnie wziął te nuty ze sobą do Merano, czy coś się z nimi stało. No na razie tego nie wiadomo. Szukamy, ale jeszcze nie możemy znaleźć. Jeśli wierzyć wspomnieniom kolegów ze studiów Stolpego, to Antoni był osobą sympatyczną, ale też w pełni pochłoniętą sztuką, że to było właściwie jego życie. Sztuka przenikała przez wszystko, co robił i może też dlatego zdążył tak wiele skomponować utworów i no, na tak wspaniałym poziomie. No chyba tak. Jeszcze warto dodać, że O Salutaris Hostia, które będzie pierwszym utworem tego dzisiejszego koncertu, napisał właśnie mając tam lat 15 i zadedykował szkole, co się też nieczęsto zdarza, żeby uczeń tak bardzo lubił swoją szkołę, żeby zadedykował jej jakiś utwór. Także to też jest świadczy o wyjątkowości Antoniego Stolpego. Ale trudno uwierzyć, że to napisał 15-latek, kiedy trudno, słucha się naprawdę trudno tego utworu. Ja się jeszcze zastanawiam, czy jemu łatwo przychodziło pisanie, bo o tym nie znalazłam żadnych relacji, ale sądząc po liczbie kompozycji, to pewnie tak. A jak ma się do tego charakter? Czy w scenie dramatycznej jest coś takiego, co wskazuje, że na przykład szybko komponował, że nie przywiązywał uwagi do szczegółów niektórych? Chyba nie. Jak tak patrzę teraz sobie partyturę całą, tak przewijam w oczach, to tam jest wszystko naprawdę, naprawdę wycyzelowane. Partytura, wprawdzie to mój tata, profesor Wróbel, przepisał to z rękopisu, który był nie dość tak kaligraficznie wymuskany, powiedzmy sobie, ale tam było wszystko, czy tremolo, czy staccato, czy coś, także to było jakby z pełną świadomością napisane, jak on by chciał, żeby ten utwór zabrzmiał. Czyli miał też świadomość sztuki wiolonczelowej. Chociaż tak, on miał przyjaciela, Jana Mączyńskiego, wiolonczelistę. Niestety nie udało mi się znaleźć wielu informacji na jego temat, co zresztą jest tutaj znamienne. On zmarł w tym samym roku, co Antoni Stolpe. I chciał też próbować swoich sił jako kompozytor i co napisał? Napisał utwór na wiolonczele i kwintet smyczkowy, czyli dokładnie tak jak scena dramatyczna. I ten utwór też gdzieś zaginął. I jeszcze a propos wiolonczeli i kwintetu smyczkowego, to tutaj też chciałabym, korzystając z możliwości, zaznaczyć, że Antoni Stolpe właśnie, czy lubiąc Jana Mączyńskiego, czy kochając dźwięk wiolonczeli, napisał dwa utwory na wiolonczele, mimo iż przez niemal 150 lat było uznawane, że napisał jeden, fantazję, czyli scenę dramatyczną. A tak naprawdę, jak się okazało po wnikliwych badaniach tych słów, okazało się, że jest fantazja na orkiestrę symfoniczną, na wiolonczele i orkiestrę symfoniczną
I fantazja na wiolonczele i narzędzia smyczkowe. I scena dramatyczna. Scena dramatyczna, której dzisiaj będziemy tak, i właśnie tego drugiego utworu tak będziemy słuchać. To czekamy jeszcze na fantazję. A z przyjemnością, bo też jest piękna. A dziś zapraszamy już, oto przed nami O Salutaris Hostia i Credo na chór mieszany i zespół smyczkowy, a później scena dramatyczna na wiolonczele i kwintet smyczkowy. Zapraszam. Thank you.
Thank you.